Tessie prezentuje nową aplikację MyTessie, która pomaga kontrolować i monitorować urządzenia w chmurze Tessie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Pobierz aplikację MyTessie i zarejestruj się w kilku prostych krokach. Następnie w intuicyjny i prosty sposób dodaj swoje pierwsze inteligentne urządzenie Tessie Cloud. Po podłączeniu urządzenia pojawi się w Devices Dashboard. Teraz możesz kontrolować swój elektryczny grzejnik konwektorowy, wybierając ustawienie go w jednym z trzech trybów pracy – Eco, Comfort lub Sleep. Dzięki temu możesz liczyć na komfort i oszczędność energii. Jeśli konwektor jest wyposażony w naszą funkcję oczyszczania powietrza AirSafe, można ją łatwo aktywować z menu. Użyj funkcji programatora tygodniowego, aby ustawić żądaną temperaturę ogrzewania dla każdego dnia tygodnia, aby uzyskać wysoką efektywność energetyczną w długim okresie czasu. Funkcja Adaptive Start wymaga 96 godzin samouczenia się, po czym jest w stanie samodzielnie określić czas włączenia konwektora na podstawie Twoich przyzwyczajeń. Po włączeniu funkcji otwarte okno, grzejnik automatycznie wyłączy się, jeśli wykryje nagły spadek temperatury w pomieszczeniu. Funkcja Antifrost włączy grzejnik, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza, aby zapobiec zamarznięciu. Kolejną funkcją bezpieczeństwa jest powiadomienie o przewróceniu. Aplikacja MyTessie poinformuje Cię, jeśli Twój konwektor przechyli się o ponad 45% lub przewróci. W takim przypadku zostanie aktywowane zabezpieczenie przed przewróceniem się urządzenia i nastąpi wyłączenie zasilania. Możesz dodać wiele urządzeń Tessie Cloud i kontrolować je w grupach z dowolnego miejsca. Wystarczy utworzyć nową grupę i zacząć dodawać do niej podłączone urządzenia. Kontroluj urządzenia grzewcze jednocześnie w różnych domach lub w całych budynkach, takich jak hotele czy biura. Za pomocą statystyki i kalkulatora można monitorować pracę konwektora i zużycie energii w KWH dziennie, miesięcznie lub rocznie, dzięki czemu możesz zapewnić efektywne wykorzystywanie energii. Dowiedz się więcej o aplikacji MyTessie na stronie tessie.pl.